Witam Państwa serdecznie ponownie w naszym wieczorze z Piotrem Barełkowskim i ze mną w studio Piotr Czyżewski. Witam Cię serdecznie, skoro w naszym studiu Piotr Czyżewski, to będziemy rozmawiali o Irlandii. Nasz nieformalny, ale zawsze dobrze poinformowany korespondent z Irlandii, z Dublinu. I takie pytanie, pozwól, że zaatakuję Cię nim na samym początku naszej rozmowy. Czy Polacy myślą o powrocie z Irlandii? Każdy rząd, najpierw Platforma obiecywała, że za ich rządów to będą wracali Polacy z emigracji. Teraz też Prawo i Sprawiedliwość daje takie nadzieje. Gdzieś jest ta narracja podskórnie sączona, że to będzie ten czas, kiedy wreszcie wrócą nasi do kraju. No i teraz pytanie, czy to jest realna perspektywa? Czy to się dzieje? Czy to się może stać? Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Na pewno sytuacja jest zgoła inna niż była kilka lat temu. Ja oczywiście mogę tylko opowiedzieć o tym, co obserwuję w swoim najbliższym środowisku. I rzeczywiście takich osób, które decydują się na powrót, no słyszy się, mówiąc krótko, słyszy się, ten ma zamiar wrócić, ci już wracają. Ileś osób z mojego kręgu rzeczywiście wróciło. Natomiast w większości przypadków są to osoby, powiedzmy sobie, tak zwani single, czyli osoby dosyć młode, które jeszcze się nam jakoś nie zakorzeniły. Na pewno jest łatwiej takim osobom wrócić niż komuś takiemu jak ja, kto ma rodzinę, dzieci, które już na przykład w systemie edukacyjnym tam są mocno wkręcone w ten system edukacyjny i przy powrocie byłyby po prostu problemy. Nie wszystkie dzieci polskie na przykład chodzą do polskich szkół, nie wszystkie dobrze znają polskie, nie wiem, mówią po polsku albo piszą po polsku. Ja mogę powiedzieć o własnym przykładzie. Na przykład mam trzech synów, oni wszyscy mówią po polsku, czytają po polsku, ale już po polsku nie piszą. I podejrzewam, że gdyby dzisiaj wrócili, a są no dobrymi uczniami, mogliby mieć w polskiej szkole pewnie problemy. I to jest na przykład, podejrzewam, że dla wielu rodziców jakaś taka sytuacja, która mówi, no dobrze, no może jednak dla dzieci powinniśmy tam zostać. Czyli to jest mrzonka, czyli można powiedzieć bez przesady, że bezpowrotnie utraciliśmy pewnie z 90, może 80% tych, którzy w ostatnich latach wyemigrowali. No, po których tu płaczemy, po których tu mamy potworną pustkę. No tak, tylko to jest, ja pamiętam, że kiedy ja wyjeżdżałem w roku 2006, to krążył taki dowcip, który był oczywiście sprzedawany przez te środowiska liberalno-lewicowe, że szczyt chamstwa to jest zagłosować na braci Kaczyńskich i wyjechać do Irlandii. I wszyscy się bardzo z tego śmiali. Natomiast życie bardzo szybko dopisało puentę, ponieważ jak pamiętamy, w 2007 roku były przyspieszone wybory. I no, to były wybory, gdzie trzeba było przyjść koniecznie, żeby uratować oczywiście demokrację, która jak zwykle była zagrożona. I część ludzi na przykład w Irlandii uwierzyło i się nabrało na tą psychozę. Ja pamiętam kolejki kilometrowe w strugach tego irlandzkiego deszczu, ludzi, którzy stali do lokalów wyborczych, które były jak zwykle źle przygotowane przez polską placówkę dyplomatyczną. I oni tam stali, żeby ratować tą polską demokrację. I życie dopisało drugą część do tego dowcipu, ponieważ oni wszyscy zagłosowali na Platformę Obywatelską, tylko nikt z nich nie wrócił do tej Polski, którą Donald Tusk im zaczął od tego 2007 roku układać. Co będzie dzisiaj, no to czas pokaże. Tak jak powiedziałem, wiem, że firmy na przykład spedycyjne, które zajmują się przeprowadzkami, różnymi paczkami i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że obłożenie jest dosyć duże i dzisiaj wyprowadzić się z Irlandii jest, trzeba poczekać, podejrzewam, kilka tygodni albo może nawet kilka miesięcy. No sądzę, że jednak działania rządu, to, tak naprawdę to tych pewnie przyczyn jest wiele. Myślę, no że 500+, lepiej zarabiamy. Tak. Myślę również, że pewnie nie dla wszystkich, ale dla części osób, takimi czerwonymi światełkami, które tam się zapalają, jest to, że po prostu Irlandia tak mocno skręciła w lewo i przychodzi na tą, można powiedzieć, ciemną stronę mocy. No bo jaka jest ta Polonia w Irlandii, jeżeli można tak powiedzieć? Czy ona jest konserwatywną, czy ona jest wrażliwą na to, co się dzieje w Irlandii? No dużo już mówiliśmy w naszym programie, w naszych poprzednich programach o tym, jak to się wydarzyło, prawda? Było to nieszczęsne referendum, w którym 60% ponad Irlandczyków opowiedziało się za aborcją, za prawem do aborcji.
I czy Polonia odebrała to negatywnie? Czy ta Polonia tam w Irlandii jest w swej masie dziś konserwatywną, zwolennikami PiSu, czy oni są? Absolutnie, absolutnie. Polonia jest dokładnie tak samo podzielona, jak jesteśmy my, no tutaj, tak. Jak dzisiaj w Polsce. Program jest na żywo, ja przyniosłem takie materiały, których państwo nie zobaczą, ale polskie tak zwane dziewuchy, no wzięły dosyć aktywny udział we wspieraniu po prostu zwolenników przemian i liberalizacji ustawy przepisów aborcyjnych. Więc to się dzieje. Tak samo w 3 lata temu, kiedy było referendum dopuszczające małżeństwa homoseksualne, też polscy działacze polonijni wystosowali list popierający do ministra, który tam się zajmuje właśnie tak zwanym equality, czyli równością i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu mamy dokładnie po połowie, tak? Mamy dokładnie po połowie. Twój klub hrabiny Markiewiczowej jest klub Gazety Polskiej. Tak. Ci bardziej na prawo, te środowiska, no, nazwijmy oczywiście. To bardziej konserwatywne wśród Polonii, no ale są też kodziarze, są też zwolennicy Platformy, którzy równoważą. Oczywiście w ubiegłym roku, kiedy na początku lipca mieliśmy tutaj w Polsce manifestacje, prawda, i te, które miały tutaj, ludzie się buntowali przeciwko zmianom w sądach, no to analogiczną demonstrację urządzono przed polskim konsulatem w Dublinie. To jest dokładnie te same środowiska, które wspierały ruchy LGBT i te, które teraz wspierały po prostu zmiany w prawie aborcyjnym. Ale ta grupa, która wraca, rekrutuje się, rozumiem, z obu środowisk. No myślę, że tak. Myślę, że tak. To trzeba by było pewnie jakoś indywidualnie rozpatrzyć te przypadki. Ja sądzę, że jednak mimo wszystko to czynnik ekonomiczny jest tutaj decydujący. No, Irlandia jest pięknym krajem. Wszystkich serdecznie zapraszam na wakacje. No ale ci Polacy, którzy tam pojechali, nie pojechali z powodu tego, że tam jest piękna pogoda i bardzo dobre jedzenie, tylko pojechaliśmy wszyscy za pieniędzmi. Oczywiście, część z nas, bo też rozmawiam z ludźmi, brała pod uwagę to, że Irlandia jest konserwatywnym katolickim krajem, bo wyjeżdżając te 12-13 lat temu... Bliskość kulturowa jednak ma tu znaczenie. Mieliśmy pewną opcję. Można było pojechać do Szwecji, można było pojechać do Niemiec, do Francji, czy gdziekolwiek indziej. Ja, kiedy ta propozycja się pojawiła gdzieś w moim życiu, nie bez kozery przyjąłem ten fakt, że właśnie jest to kraj katolicki, gdzie ja nie będę po prostu dziwolągiem, tylko wręcz przeciwnie. I tam rzeczywiście tak było. Nas, Polaków, katolików, przynajmniej ta katolicka część, chciała w każdym Polaku widzieć Jana Pawła II. Oni są naprawdę zafascynowani polskim katolicyzmem. Ta konserwatywna część Irlandczyków. My jesteśmy tam otaczani estymą pewną. I zawsze ja się spotykam po prostu z wyrazami, no bym powiedział, czuję się bardzo dobrze. Tak jak gdzieś w Niemczech czy w Anglii Polak się może czuć gorszy, to Polak katolik w Irlandii czuje się naprawdę świetnie, czyli ta pedagogika wstydu, którą prowadził Adam Michnik przez lata, ona pękła jak bańka mydlana tak naprawdę w pierwszym tygodniu mojego pobytu w Irlandii, kiedy ja po prostu poszedłem do pubu i jakiś człowiek, który mnie się tam zapytał, skąd ja jestem, ja powiedziałem, że z Polski, po prostu zaczął mnie ściskać i zaczął mi opowiadać, jak on to jako kilkuletnie dziecko był w Phoenix Parku, kiedy przyjechał Jan Paweł II, gdzie spał z matką kilka godzin po prostu na ziemi, czekając na tą mszę, i opowiedział, tutaj do nas nikt nigdy nie przyjechał, ponieważ my jesteśmy takim krajem gdzieś na końcu Europy, jesteśmy zupełnie nieważni, nikt, wszyscy nas mają w nosie, a on do nas przyjechał, papież Polak. Ja zobaczyłem łzy w oczach tego człowieka i pomyślałem sobie, Boże kochany, Karol Wojtyła zrobił to, że ja dzisiaj nie czuję się jak jakiś gorszy, ten ubogi krewny z Europy Środkowo-Wschodniej, tylko jestem tutaj przyjmowany po prostu no, z honorami i to było świetne i wzruszające, tylko że ta Irlandia ginie. Tej Irlandii jest coraz mniej. Albo już jej praktycznie nie ma. Albo już jej nie ma. Mówisz o swoich wspomnieniach sprzed ponad 10 lat. Niestety. I wielu wieszczy, że Polskę czeka los Irlandii. Znasz realia irlandzkie, widzisz, co się dzieje w naszym kraju. Czy rzeczywiście można zaobserwować taką analogię? I czy rzeczywiście może być tak, jest prosta droga do tego, żeby za 10 lat Polska była Irlandią i też te proporcje, żeby były tam
takie jak w Finlandii. Wszystko jest możliwe, natomiast wydaje mi się, że są dwie rzeczy, które w Finlandii się zdarzyły, a w Polsce jak na razie możliwe nie są. Po pierwsze, odejście od zasad konserwatywnych, od kościoła miało taką przyczynę, że po prostu w momencie, kiedy Irlandia 100 lat temu odzyskała niepodległość, księża katolicy, kościół dostał niestety władzę, część władzy świeckiej. Czyli połączenie tronu z tiarą wyszło Irlandii na złe. No, każdy ksiądz, który do tej pory zajmował się edukacją dzieci, nagle mógł decydować o obsadzie szpitala, szkoły, jakiegoś zakładu pracy i tak dalej. Takim trochę pierwszym sekretarzem partii. W związku z tym też przyszły bardzo szybko nadużycia. Do tego doszły te afery obyczajowe, pedofilskie i tak dalej, które Kościół niestety nie rozliczył, a zamiot pod dywan. U nas takiej sytuacji nie ma. W których latach to było dokładnie? No to w których latach był szczyt takich problemów? Tych sytuacji było dużo. One wychodziły potem w latach 80., 90. Na światło dzienne. A poza tym... Ale mówimy o latach 60. i 70. No wtedy Kościół miał po prostu największą siłę, największą moc, największą władzę. I wtedy dochodziło do tych rzeczy, do których, nie wiem, no dzisiaj wychodzą na światło dzienne, tam są prowadzone, były prowadzone śledztwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Polsce tej sytuacji nie mamy. Jak do tej pory, oczywiście jakieś tam... Niektórzy próbują podrywać autorytet Kościoła katolickiego. Będzie zawsze, że Kościół może wszystko. Nie ta skala, prawda? Nie ma czegoś takiego. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego. A druga rzecz to jest to, że Irlandia jako kraj katolicki jest jedynym krajem właśnie katolickim na zachodzie Europy mówiącym po angielsku i przez to był wystawiony na zalew tej popkultury lewicowej, która płynęła z krajów anglosaskich, takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Jednak my przez to, że nie mówimy tym językiem i wpływ tej kultury jest dużo mniejszy na Polskę, a poza tym na przykład to, co się dzieje dzisiaj, tak, jakiś wykwit patriotyzmu, powrót do wartości. Myśmy się zachłysnęli w latach 90. Coca-Colą i pizzą, a dzisiaj ludzie jeżdżą i szukają po prostu potraw regionalnych. Już przestaliśmy się wstydzić polskości, tylko widzimy, że ta polskość jest po prostu wspaniała. Nie wszyscy, nie wszyscy, że nie wszyscy. To nie jest tak, ale to prawda, mamy zauważalny trend powrotu do tych wartości. To wszystko, co powiedziałeś, jest faktem. Natomiast no, są też te zjawiska odwrotne i pytanie, czy ludzi dobrej woli jest więcej? Zawsze jest to samo pytanie. No trzeba walczyć, myślę, że po pierwsze trzeba walczyć, a po drugie my jesteśmy narodem przekornym, więc to jest trochę tak, że może część, powiedzmy, z tej liberalno-lewicowej strony patrzy na ten Zachód z utęsknieniem, ale z drugiej strony jak widzi, jak włodarze Unii Europejskiej coś tutaj robią na siłę, to ja też mam wielu takich znajomych, którzy z jednej strony są za, a z drugiej strony są, mówią, no nie będzie nam jednak Francuz albo Anglik mówił, co my tu mamy robić. Brexit był takim aktem, który dał wielu do myślenia. Ja ciągle jednak interesuję się tą nadzieją, tą przyszłością. I stąd takie pytanie, kim są ci tradycjonaliści irlandzcy? Czy jest szansa, że no w Polsce, można powiedzieć, w ostatnich latach tężeją siły konserwatywne? Jakoś, no, wiadomo, jaka jest władza w Polsce, wiadomo, jakie są preferencje wyborcze, w którym kierunku idzie myślenie społeczne, które partie dzisiaj zyskują w oczach Polaków, ale czy ta mniejszość, która jest wyraźną w Irlandii, ma jakieś szanse? Kim są ci ludzie, którzy pozostali przy tradycji, którzy pozostali przy starej Irlandii tam właśnie? No jak widzimy na przykładzie wyników referendum, są to głównie ludzie starsi, no młodzież, i to jest przerażająca rzecz, młodzież, która przeszła edukację w szkołach katolickich, bo szkoły podstawowe w Irlandii w większości to szkoły katolickie, ponieważ taka była historia Irlandii, że właśnie szkoły podstawowe organizował kościół. W każdym irlandzkim miasteczku sytuacja wygląda mniej więcej podobnie. Jest kościół, jest szkoła i jest plac, po którym biegają... Nadal tak jest? Tak, po którym biegają dzieci przed szkołą, a w niedzielę na tym placu parkują samochody ludzie, którzy przyjechali do kościoła. Natomiast dzieci w szkole uczą się religii, katolicyzm, kościoły należy, szkoły podstawowe są budynkami, które stoją na ziemi kościoła i są własnością kościoła. To jest następny z pomysłów liberalnej, no, większości, właśnie, żeby odebrać
te nieruchomości. Bo teraz mamy sytuację taką, że właścicielem nieruchomości jest Kościół, a nauczyciele to są pracownicy Ministerstwa Edukacji. No to pokazuje, jak wielkie błędy musiał popełnić Kościół katolicki. Jak bardzo on musiał, mówiąc kolokwialnie, zaleźć za skórę Irlandczykom, że w ten sposób tak alergicznie zareagowali. Przecież to, co tutaj słyszę o tej infrastrukturze irlandzkiej, no to powinno utrwalać pewne wartości. No właśnie, dlatego cały czas krzyże wiszą w tych kościołach i na przykład z jednej strony wszystkie moje dzieci, które szły do tej szkoły, musiały przynieść akty chrztu. Z drugiej strony szkoła nie ma prawa odmówić na przykład dziecku niewierzącemu albo na przykład dziecku muzułmańskiemu, bo takie dzieci chodzą. Jest troszkę tak jak w przedwojennej szkole. Pani z dziećmi mówi pacierz, a dzieci muzułmańskie nie mogą w tym przeszkadzać. I to jest ciekawe dla nas. Dzieci na przykład chodzą w środę popielcową do kościoła, chociaż w tym roku był pierwszy rocznik, który nie poszedł. Ta liberalizacja, no tak samo jak Wielki Piątek, do tej pory w Irlandii była prohibicja, w tym roku był pierwszy raz, kiedy już tej prohibicji nie było. No trzeba się napić jednak, już więcej jest tych, dla których to nie jest istotne, nie wiążmy ich rąk jakąś prohibicją. I teraz wszystkie dzieci, które przejdą przez szkołę podstawową, mają przygotowanie do komunii w ramach szkoły, przygotowanie do bierzmowania. No na przykład dzieci idą do komunii w niedzielę, czy tam w sobotę chyba w Irlandii jest taki, jeśli ja dobrze pamiętam, w sobotę, a w poniedziałek do szkoły wszyscy chłopcy, bo szkoły są dla chłopców i dla dziewczynek, wszyscy chłopcy przychodzą w mundurkach, przepraszam, w garniturkach od komunii do szkoły i na sali gimnastycznej wszyscy biją im brawo. Czyli przystąpienie do pierwszej komunii nie jest jakąś tam sprawą, która wychodzi poza ramy kościoła i jest czymś prywatnym, tylko to się wszystko odbywa w szkole. Szkoła, do której chodzą moi chłopcy, to jest szkoła St. Mary National Boys School, tak? Stoi figura Matki Boskiej w środku, ale kiedy chłopcy skończą szóstą klasę, idą do koedukacyjnej szkoły średniej i tam nagle się okazuje, że już religii nie ma, tylko jest jakieś religioznawstwo. I uczą się o tym, że jest religia chrześcijańska, katolicka, jest islam, są ortodoksi, są protestanci. Nagle okazuje się, że to, co było dla nich jakąś wartością nadrzędną, nagle okazuje się, że to jest tak naprawdę jeden z elementów na tym świecie, pani już się z nimi nie modli i tak dalej. Czyli mamy po prostu kubeł zimnej wody. Nagle okazuje się, że na przykład jedna z pierwszych informacji jest taka, że słuchajcie, tutaj niektórzy z uczniów mogą być na przykład gejami albo lesbijkami i tak dalej, i tak dalej. I potem te dzieci głosują w referendum i mamy wynik taki, jaki mamy. Przypatrujmy się, drodzy państwo, Irlandii, to może być bardzo taki laboratorium, uważnie, to może być taka bardzo droga, uważnie, którą... Nie daj Boże, ale jednak możemy pójść. I takie pytanie, bo my tu się obawiamy, że imigranci są taką siłą, która może tą naszą kulturę rozmiękczyć, która może ją zmienić, a może nawet wymieść. Czy w Irlandii imigracja, nowi przybysze, byli takim czynnikiem? Powiem szczerze, nigdy w to nie wnikałem jakoś bardzo, natomiast nie sądzę. Myślę, że Irlandczycy i bez tego w tą lewą stronę by poszli z tych przyczyn, o których powiedziałem. Afery związane z kościołem, generalnie laicyzacja, wpływ liberalnych mediów na życie muzułmanów, konsumpcjonizm. Za dużo jednak nie ma w Irlandii, prawda? No, oczywiście widać takie osoby na ulicach, głównie w Dublinie są dzielnice, które są mniej lub bardziej zamieszkałe, jest jakiś meczet, natomiast nie był ten ważny czynnik. Nie ma get na razie przynajmniej. Proszę państwa, musimy kończyć. To była rozmowa z Piotrem Czyżewskim o Irlandii. Obyśmy nie poszli drogą. I to jest finał naszego wieczoru. Bardzo państwu dziękuję. Oglądajcie dalej telewizję w polsce.pl. Piotr Barałkowski. Do zobaczenia.